stanął nad brzegiem, szukał ludzi, gotowy pójść za nim, by głowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś ów. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją potrzebujesz mych dłoni, mego serca, młodego zabawę, mych kropli potu i samotności. O Panie, to Ty na mnie spojrzał, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem witamy bardzo serdecznie księdza biskupa tu w naszej wspólnocie parafialnej. I na początku, zanim będzie msza święta z sakramentem bierzmowania, bardzo prosimy o poświęcenie naszych nowych organów. Jeszcze nie mają pełnych możliwości, pełnej siły, ale już będą mogły dzisiaj po raz pierwszy zagrać w czasie naszej liturgii. Módlmy się. Panie nasz Boże, w tej uroczystej chwili przyjmij nasz hymn chwały, którym chcemy wielbić Twoją świętość. Niech nasz śpiew będzie zapowiedzią owej pieśni nowej, którą śpiewają wybrani do chwały nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pragniesz, aby ludzie służyli Ci radosnym sercem. Dlatego na chwałę Twoją rozbrzmiewa pieśń i muzyka. Nakazałeś Twojemu słudze Mojżeszowi uświetnić składanie ofiar grą na instrumentach muzycznych, a przy dźwiękach harfy naród wybrany śpiewał Ci psalmy pochwalne. Twój jednorodzony Syn stał się człowiekiem i swoim dziełem zbawczym wzniósł ku Tobie najwspanialszy hymn chwały, który rozbrzmiewa nadal w Twoim Kościele. W tej uroczystej chwili prosimy Cię, pobłogosław te organy,
aby rozbrzmiewały ku Twojej chwale i aby porywały nasze serca ku Tobie. A jak wiele piszczałek łączy się w harmonijne akordy, tak pozwól i nam, członkom Twojego Kościoła, jednoczyć się we wzajemnej miłości braterskiej, abyśmy kiedyś mogli śpiewać wieczny hymn chwały przed Twoim majestatem, razem z aniołami i wszystkimi świętymi. O to Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czcigodny księże biskupie, drogi nasz pasterzu, my rodzice zwracamy się z gorącą prośbą o udzielenie sakramentu bierzmowania naszym córkom i synom. Pragniemy, aby nasze dzieci, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, poprzez ten sakrament pomnożyły w sobie łaskę uświęcającą, zyskały doskonalsze podobieństwo do Chrystusa, aby zostały obdarzone darami Ducha Świętego, by wiarę, w której ich wychowujemy, mężnie mogły wyznawać, bronić jej i według niej żyć. Kochani młodzi, słyszeliście, z jakim wielkim przeżyciem i z jaką wiarą i ufnością przedstawiciele waszych rodziców prosili o sakrament bierzmowania dla was. Rodzice ufają, że dorośliście do tej chwili, kiedy możecie wziąć własne ręce odpowiedzialność za swoje życie religijne, za rozwój swojej wiary, swojej miłości i nadziei. Cały Kościół wam ufa, dlatego gromadzimy się dzisiaj przy ołtarzu, by być świadkami, uczestnikami wylania Ducha Świętego na was. Będziemy gorąco się modlić, aby każdy z was na oścież otworzył swoje serce, przyjął dary Ducha i dał się potem prowadzić Duchowi Świętemu przez całe życie. Mamy również głęboką nadzieję, że będziecie od dnia dzisiejszego potrafili odważniej przyznawać się do Chrystusa i jeszcze bardziej miłować Kościół, który wszyscy stanowimy, a którego wy jesteście ważną, młodą cząstką. Na początku tej najświętszej ofiary uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i
bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bowiem ta jest chwała Twoja. Panie Boże Król Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezus Chryste, Panie Boże Baranku Boży, Synu Ojca. Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać i uczyni z nas świątynię swojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii Leńcze. Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania. Uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Amen. Usiądźmy. Czcigodni współbracia w posłudze kapłańskiej, kochane siostry zakonne, drodzy rodzice, świadkowie, przedstawiciele wspólnoty parafialnej i wy, kochana młodzieży. Bardzo często w odniesieniu do świątyni używamy określenia wieczernik. Mówimy tak dlatego, gdyż w tym Domu Bożym, w naszej świątyni, podobnie jak w wieczerniku, za czasów Chrystusa dokonuje się cudowna przemiana. To tutaj zwykły chleb staje się przenajświętszym ciałem Pańskim. To tutaj zwykłe białe wino staje się Chrystusową krwią. To tutaj również dokonuje się wylanie Ducha Świętego na przygotowanych uprzednio
młodych ludzi. Podobnie jak miało to miejsce w Wieczerniku w Dniu Zielonych Świąt. Dlatego właśnie do Wieczernika biegną teraz nasze myśli, by przypomnieć sobie to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Kościoła, jakim było zesłanie Ducha Świętego. Dobry i dokładny opis tego wydarzenia znajdujemy na kartach Pisma Świętego, gdy otworzymy Dzieje Apostolskie. Możemy tam przeczytać, że nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełniły dom, w którym przebywali apostołowie. Ukazały się też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić, czytamy w dziejach. A najżarliwiej przemawiał Piotr, pierwszy papież. Jego mowa była tak mocna, tak przejmująca, pełna wiary, że wielu postanowiło w tej chwili podjąć wezwanie do przemiany życia i przyjąć chrzest święty. I tak rozpoczęła się historia Kościoła pod asystencją Ducha Świętego, która trwa aż po dziś dzień. Moi drodzy, siostry i bracia, widzialnym znakiem Ducha Świętego był gwałtowny wiatr i języki jakby z ognia, które ukazały się nad głowami zgromadzonych w Wieczerniku. Ale o wiele ważniejsze dzieła dokonywały się w ich sercach, dokonywały się w ich wnętrzu. Duch posłany przez Ojca przyniósł apostołom przede wszystkim pocieszenie i dał im wielorakie dary. Ale w dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie potrzebowali przede wszystkim daru męstwa. Po ukrzyżowaniu Pana Jezusa, a nawet po Jego zmartwychwstaniu, jak możemy wyczytać w Piśmie Świętym, tkwili oni w Wieczerniku, trwali na modlitwie. Wciąż byli przerażeni tym, co się stało. Wciąż nie mieli sił i odwagi, by opuścić mury Wieczernika i głosić zmartwychwstałego, mimo iż wiedzieli i wierzyli, że On prawdziwie zmartwychwstał. Strach przysłonił im to, co otrzymali od Jezusa przez te lata, gdy z Nim chodzili, gdy słuchali Jego nauki, gdy byli świadkami cudów, które działał. A otrzymali przecież od Jezusa skarb z niczym nieporównywalny. Otrzymali dobrą nowinę, nowinę, którą mieli głosić innym. Siedząc w Wieczerniku, mogli ten skarb zatrzymać tylko dla siebie. Mogli tam zostać przez całe życie i mieliby żal do siebie, do Jezusa i do tych, którzy zaprowadzili Go aż na Golgotę. I tak zeszliby z tego świata jako ci, którzy otrzymali skarb, ale się nim nie podzielili, nie rozmnożyli go, zachowali tylko dla siebie.
Gdy się ma jakiś skarb, ale się o tym nie wie, to tak jakby się go w ogóle nie miało. To też zesłanie Ducha Świętego na apostołów było takim wielkim otwarciem oczu, było wielkim otwarciem uszu, było uświadomieniem, że są szczęśliwymi posiadaczami skarbu. Zesłanie Ducha Świętego było uświadomieniem, że tego skarbu nie mogą trzymać dla siebie, że muszą się nim dzielić, że muszą go pomnażać. W orędziu na Światowy Dzień Młodych, który odbył się w Sydney, Ojciec Święty Benedykt XVI, odwołując się do tej sceny zesłania Ducha Świętego, tak opisywał przemianę uczniów. Mówił: Duch Święty odnowił wewnętrznie apostołów, przyoblekł ich w moc, która uczyniła ich odważnymi w przepowiadaniu Chrystusa. Z zalęknionych rybaków stali się odważnymi głosicielami Ewangelii. Moi drodzy, a zwłaszcza wy, kochani młodzi, opatrzność Boża i nas tu obecnych wpisała w dzieje Kościoła. Opatrzność Boża i nas tu obecnych uczyniła spadkobiercami Chrystusa. Również w nasze ręce włożyła skarb dobrej nowiny. Źle by się działo, gdybyśmy ten skarb chcieli trzymać tylko dla siebie. Źle by się działo, gdybyśmy tym skarbem dzielili się tylko między sobą, w murach tego wieczernika, tej świątyni, i bali się wyjść do ludzi. Dzień Pięćdziesiątnicy dopiero przed nami, ale dla tej wspólnoty parafialnej, a zwłaszcza dla tych młodych, Pięćdziesiątnica jest dzisiaj. Za chwilę zstąpi na was Duch Święty, by was umocnić, by uczynić was odważnymi, byście nie bali się wyjść z wieczernika, byście nie bali się mówić światu, że jesteście Chrystusowi, byście nie bali się mówić innym, że należy do Kościoła. Dzień Pięćdziesiątnicy dla was następuje dzisiaj, w tej chwili. Za chwilę stąpi na was Duch Święty, by was umocnić. Moi drodzy młodzi, otwórzcie się na działanie Ducha i pozwólcie się Mu prowadzić. Zaufajcie Mu bezgranicznie, gdyż Duch Święty jest Bogiem nieomylnym. On was będzie bezpiecznie prowadził przez życie. Jeśli otworzycie się na Jego działanie, jeśli pozwolicie się Mu prowadzić po drogach waszego życia, wówczas błogosławieństwa, które Chrystus wypowiedział na górze, gdy przemawiał do zgromadzonych rzesz, staną się waszym udziałem, jeśli będziecie potrafili otworzyć się na działanie Ducha i dacie Mu się prowadzić. To wówczas zasłużycie na to, by powiedzieć o każdym z was: jesteś człowiekiem błogosławionym, jesteś człowiekiem szczęśliwym, gdyż potrafisz zachować ubóstwo ducha, gdyż prowadzi cię Duch Boży. Jesteś człowiekiem błogosławionym, albowiem potrafisz być człowiekiem cichym, spokojnym, bo prowadzi cię Duch. Jesteś błogosławionym,
człowiekiem miłosiernym, łaknącym sprawiedliwości i czystego serca i potrafiącym znieść różne prześladowania, dlatego, że jesteś otwarty na działanie Ducha. Z całego serca życzę wam, kochani młodzi, aby Duch Święty, który już za chwilę na was stąpił, stale wam towarzyszył, teraz, gdy jesteście młodzi i w przyszłości, gdy będziecie już nieco starsi, gdy podejmiecie pracę, gdy odkryjecie swoje powołanie, gdy wielu z was pewnie wstąpi w związki małżeńskie, ale wraz z obecnymi tu kapłanami i z całym Kościołem modlimy się również o to, by niektórzy z was, dobrze słuchając głosu Ducha Świętego, być może odkryli swoje powołanie do służby Bożej, do kapłaństwa, do życia zakonnego, gdyż żniwo jest wciąż wielkie, a robotników mało. Niech Duch Święty, dawca siedmiorakich darów, wzbudzi w sercach niejednego z was powołanie do bezgranicznego oddania się na służbę Bogu i Kościołowi i wierzącemu ludowi. Amen. A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na Chrzcie Świętym, albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. Pytam każdego z was, czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego sprawi zwodniczych obietnic? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień Pięćdziesiątnicy? Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Najmilsi, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Florianie, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Franciszku, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pomóż Tobą.
Zofio, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Zuzanno, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Franciszku, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Fabianie, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Wiktorio, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Julianie, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Maksymilianie, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Anno, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Magdaleno, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Janie, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Maksymilianie, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Magdaleno, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Julio, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Danielu, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Piotrze, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Kingo, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Anno, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Adamie, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Maksymilianie, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Joanno, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Weroniko, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Marku, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Krzysztofie, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Saro, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Ucjo, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Pawle, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Pawle, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Julio, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Karolino, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Patryku, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą.
pryncy, ale nie grałem. Pierwsze co najniższe, wiesz. Andrzeju, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Opisz to. Jadwigo, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Faustyno, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Marku, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Jakubie, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Edyto, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Tereso, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Franciszku, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Krzysztofie, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Izabelo, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Weroniko, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Krzysztofie, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Faustyno, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Julio, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Julio, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Natalio, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Natalio, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Stero, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Julio, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Florentyno, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Małgorzato, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Oliwio, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Julito, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Dario, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Weroniko, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Weroniko, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Julio, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Wiktorio, przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca Wszechmogącego. Módlmy się jednomyślnie, bo jedna jest nasza wiara, nadzieja i miłość, które pochodzą od Ducha Świętego. Duch Święty zgromadził różne narody. Módlmy się o zjednoczenie Kościoła, aby wszyscy jednym językiem miłości chwalili Boga za Jego dary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Duch Święty stąpił na apostołów. Módlmy się, aby ich następcy, papież Benedykt XVI, ksiądz kardynał Stanisław, obecny wśród nas ksiądz biskup Damian i wszyscy biskupi pełni Ducha Świętego, służyli ludziom i światu Bożą prawdą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Duch Święty prowadzi ku dojrzałej wierze. Módlmy się za dziś bierzmowanych, którzy zostali umocnieni darami Ducha Świętego, aby ugruntowani w wierze i miłości dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem. Ciebie prosimy. Duch Święty obdarza mądrością. Módlmy się za rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby ukazali dzieciom i młodzieży właściwe drogi życia i własnym przykładem prowadzili młode pokolenie do Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Duch Święty jest źródłem każdego życia. Módlmy się za zmarłych, aby ożywieni przez Ducha Świętego mogli cieszyć się wieczną chwałą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Duch Święty jest obietnicą daną nam przez Chrystusa. Prośmy za nas wszystkich otaczających ołtarz Pana, by Bóg tknął w nasze serca Ducha Świętego, abyśmy mogli być świadkami zmartwychwstałego Jezusa. Ciebie prosimy. Boże, który swoim apostołom dałeś Ducha Świętego i chciałeś, aby oni oraz ich następcy udzielali go innym, wysłuchaj łaskawie naszą modlitwę i działaj w sercach wierzących, podobnie jak w początkach głoszenia Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niesiemy dar materialny naszych rodziców na potrzeby parafii, ofiarę na nowe organy w naszym kościele. Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, chleb, który stanie się za chwilę Twoim ciałem. Daj nam wrażliwość na potrzeby konkretnego człowieka, tego brata, którego ramię styka się z naszym na co dzień. Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, owoce krzewu winnego i wino. Chrystus jest winnym krzewem, a my latoroślami. Przyjaźń zobowiązuje, domaga się wierności. Udziel nam tego daru, byśmy entuzjazmem naszego życia ukazywali piękno i godność każdego powołania. Oto woda, symbol odrodzenia. Przynosimy ją, Panie, na ofiarę, ponieważ ten żywioł wyraża naszą zależność, niewystarczalność. A Chrystus mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Spraw prosimy, aby każdy człowiek umiał czerpać ze źródła, którym jesteś Ty sam. Przyjdźcie, Duchu Święty, ja pragnę. Oto dziś badam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie.
pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś przez chrzest i umocniłeś darem Ducha Świętego i zachowaj w nich swoją łaskę. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym ojcem Franciszkiem, świętym Piotrem i Pawłem, błogosławionym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jezus przez życie mnie wiedzie, daje mi silne swe wolnie, kroczy przede mną na przodzie i drogę to robię mi wciąż. Jezus jest mym przyjacielem, Jezus jest obrońcą mym, Jezus jest mym zbawicielem. Mnie obdarzył pokojem, duszę nieczułą poruszył. Najprzewierbniejszy księże biskupie, pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za udzielenie nam sakramentu bierzmowania, w którym Duch Święty umocnił naszą młodzieńczą wiarę na trudy pielgrzymowania przez ziemię do domu Ojca. Często już doświadczamy, jak niełatwo jest postępować według wiary, jak niełatwo jej bronić. Ufamy, że Duch Święty, którego otrzymaliśmy, napełni nas mądrością i odwagą w przyznawaniu się do Chrystusa i Jego Ewangelii, że pomoże nam dochować wierności Bożym przykazaniom w codziennym życiu. Chcemy księdza biskupa zapewnić, że Ducha Świętego nie zmarnujemy. Niech święci Piotr i Paweł, których opieki tu doznajemy, wypraszają dla księdza biskupa potrzebne łaski. Niech przedstawiają Panu Jezusowi potrzeby i troski księdza biskupa. Niech wypraszają zdrowie i siły do dalszej posługi apostolskiej. Drodzy rodzice, w imieniu całej zgromadzonej tu młodzieży chcemy złożyć na Wasze ręce nasze dozgonne podziękowania za trud włożony w nasze katolickie wychowanie, przez co możemy stać tutaj dzisiaj i jeszcze bardziej umacniać się w wierze. Jesteśmy pewni, że nie zaprzepaścimy Waszych starań i w dalszym ciągu będziemy pielęgnować zaszczepioną w nas wiarę, którą przekażemy następnym pokoleniom. O Was, drodzy rodzice, będziemy pamiętać w naszych modlitwach i prosić, aby Wasze trudy i ofiary przyniosły dobre owoce. Dziękuję. Do tych podziękowań się też dołączam. Bóg zapłać za udzielenie tego daru, wielkiego daru Ducha Świętego przez posługę księdza biskupa, za obecność tu wśród nas. Dziękuję wszystkim księżom z dekanatu na czele z księdzem dziekanem, wicedziekanem, księdzu Edwardowi, który tutaj, jego to jest inicjatywa, dzieło, też te organy, które dziś mogliśmy pierwszy raz usłyszeć. Dziękuję panu Lechowi Skoczylasowi, który wraz z panem Piotrem Antosem tutaj pracują. Jeszcze nie skończyli swojej pracy, ale te tygodnie, które tutaj przepracowali, teraz mogliśmy już pierwszy raz usłyszeć w dźwiękach tych organów. A księdza biskupa bym prosił jeszcze o poświęcenie krzyży, które młodzież już napełniona darami Ducha Świętego ma na sobie, a także egzemplarzy Pisma Świętego, które będą pamiątką dla nich sakramentu bierzmowania, ale także okazją, żeby jeszcze częściej z Bogiem się spotykać w Jego Słowie. Gratuluję tych organów, bo rzeczywiście są piękne, imponujące.
Myślę, że cała okolica będzie wam zazdrościć. Oprócz klasztoru, bo tam są piękniejsze. Ale są śliczne. Ksiądz Edward jest dumny, ksiądz proboszcz również się cieszy. Niech one będą dla was pomocą w modlitwie, którą tutaj do Boga zanosicie. Niech ten instrument przyczynia się do jeszcze żarliwszego wielbienia Pana Boga przez tę wspólnotę parafialną. Za chwilę poświęcę krzyże, które macie zawieszone na swoich piersiach. Krzyż jest znakiem zbawienia, znakiem naszej miłości do Chrystusa ukrzyżowanego, który dał się przybić z miłości do nas. Czcząc krzyż Chrystusa, patrząc na Niego z miłością, odwzajemniamy się Chrystusowi za Jego miłość do nas. W moim herbie biskupim, który jest tutaj przy fotelu i który macie też na obrazku pamiątkowym, który otrzymaliście, jest tak zwany krzyż świętego Damiana. To przed tym krzyżem święty Franciszek usłyszał słowa: Franciszku, idź i odbuduj mój kościół. Chrystusowi nie chodziło o odbudowanie kościoła rozumianego jako świątynia, jako budowla sakralna, ale Chrystus prosił Franciszka, by odbudował kościół złożony z żywych kamieni, kościół wspólnotę. Chciałbym, moi drodzy, wam życzyć, aby ten krzyż, który macie zawieszony na piersiach, przemówił dzisiaj do każdego z was. By Chrystus, który tam na tym krzyżu widnieje, nazwał każdego z was po imieniu i powiedział: Maksymilianie, Franciszku, Julio, Klaro, Kingo, idź i odbuduj mój kościół. Wy jesteście nadzieją kościoła i oblicze kościoła dzisiaj i w przyszłości w dużej mierze zależy od was, od waszej wiary, od waszej odwagi i od waszego świadectwa. Jeżeli będziecie posłuszni głosowi Ducha Świętego, posłuszni Chrystusowi, to o przyszłość Kościoła możemy być spokojni. Życzę wam z całego serca, byście byli tym dobrym zaczynem w Kościele Chrystusowym. Panie Boże, Twój Syn umiłowany umarł na krzyżu, aby wszystkich ludzi zbawić. Prosimy Cię, pobłogosław te krzyże. Wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mieli wiekuiste uczestnictwo w owocach śmierci i zmartwychwstania Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boże nasz, najlepszy Ojcze, Ty przemówiłeś do nas przez swojego Syna, gdy Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Dziękujemy Ci za Twoje Słowo zawarte w tej świętej księdze, które jest światłem dla naszego życia. Daj nam siły, abyśmy uważnie słuchali Twego Słowa i wytrwale wprowadzali je w życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosław Jezu drogi, tym, co serce Twe kochają. Niechaj skarb ten cenny drogi na wiek wieków posiadają. Niechaj skarb ten cenny Pan z wami i z Duchem Twoim. Bóg Ojciec Wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego i uczynił swoimi przybranymi dziećmi, niech was błogosławi i sprawi, abyście zawsze byli godni Jego ojcowskiej miłości. Amen. Je
Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca Przedwiecznego, który obiecał, że Duch Prawdy zostanie w Kościele, niech was błogosławi i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary. Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, niech was błogosławi, zjednoczy i doprowadzi do radości Królestwa Bożego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dziś ku Twej chwale.
Ale to będzie szło. Będzie szło. Zacznijcie.